Cześć, z tej strony Maciek. Witam w domowej pracowni Musoneo.com. Dziś w testach zestaw bezprzewodowy marki Boya. Takiej wcześniej zgromadziłem tutaj kilka różnych urządzeń, ale w szczególności przyjrzę się bliżej zestawowi Boya Pro K1, VM8 Pro K1, w którego skład wchodzi m.in. właśnie kieszonkowy nadajnik typu BodyPack z mikrofonem krawatowym oraz odbiornik obsługujący do dwóch nadajników. Tak jak w zestawie znajdziemy oprócz nadajnika, odbiornika kilka dodatkowych właśnie akcesoriów, między innymi kable oraz elementy montażowe, o których powiem więcej za chwilę. Uruchomienie zestawu jest banalnie proste. Wystarczy właściwie zasilić go dwiema parami bateryjek, najlepiej alkalicznych. A następnie użyć przycisków włączających. W zasadzie wystarczy upewnić się, że oba urządzenia, nadajnik i odbiornik, działają po prostu na tym samym kanale. Tych kanałów mamy 48 do wyboru. Do uruchomionego już zestawu możemy podłączyć sobie na przykład dołączony mikrofon. Zwróćcie uwagę, że ten kabelek tutaj ma też takie specjalne zabezpieczenie przed wyciągnięciem, można go dokręcić. No a sam mikrofon dostarczany jest z dwiema piankami oraz takim właśnie uchwytem krawatowym. BodyPack na swoim miejscu, mikrofon podłączony, a sam odbiornik podłączony do mojego interfejsu audio. Tak jak pewnie zauważyliście, barwa tego mikrofonu jest dosyć ciemna, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby troszeczkę rozjaśnić tą barwę, użyć saturatorów, tak zwanych wtyczek programowych, na przykład w formacie VST. One są obsługiwane w środowisku różnych programów muzycznych, DAW. Można je stosować także w edytorach dźwięku. Ja pokażę Wam to na przykładzie mojego edytora wideo, czyli programu Vegas Pro. BodyPack na swoim miejscu, mikrofon podłączony, a sam odbiornik podłączony do mojego interfejsu audio. No i tak jak pewnie zauważyliście, kiedy podbijam poziom wysokich tonów, wzrasta także poziom szumu, dlatego teraz jeszcze jedna próba, tym razem z włączonym odszumianiem. BodyPack na swoim miejscu, mikrofon podłączony, a sam odbiornik podłączony do mojego interfejsu audio. Oprócz tego otrzymujemy także adapter ze stopką do montażu odbiornika na kamerze lub aparacie, a więc wystarczy go przykręcić. Należy tą stopkę ustawić symetrycznie, a następnie zainstalować odbiornik na aparacie bądź kamerze. Połączyć kablem wyjście line-out z wejściem w aparacie. I gotowa. Nasz odbiornik jest gotowy do pracy z aparatem. Pora na kilka testów w terenie. Idę do parku. Głośność sygnału na wyjściu odbiornika wydaje się wystarczająca. Aparat ustawiłem w tej chwili na minus 10 dB. Natomiast sam odbiornik ustawiłem głośność z nadajnika A na 24 w skali do, zdaje się, 31. Aparat podłączony, pada, więc muszę się streszczać. Sprawdźmy. Jestem stosunkowo blisko ulicy, ale w parku. Zobaczmy, jaka będzie odległość. W tej chwili oddaliłem się mniej więcej na 10 metrów. Idę dalej. Mówię cały czas do mikrofonu. Teraz jestem odwrócony plecami. No i zobaczmy. Mój aparat jest naprawdę już dosyć daleko, a powinno być mnie jeszcze dobrze słychać. Pora na kolejny test, tym razem na schodach w większej odległości od ulicy. Zobaczmy, schodzę na dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I mówię do Was teraz z pierwszych schodów. Sprawdźmy kolejne. Mówię do Was teraz dwa poziomy niżej. Zejdę jeszcze jeden poziom. Mówię do Was teraz trzy poziomy niżej. Czy nadal mnie słyszycie? Ostatni test będzie testem odległości w krokach. Zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia. Raz, dwa, dwa, trzy, raz, dwa, czterdzieści czy pięćdziesiąt już? Dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Siedzę sobie sam i snuję, do mnie mam te wspaniałe plany. Tamte sobie poszły w las, inne zaś sobie zwiedzają polany. Kochają dziką zwierzynę i to, że coś żyje, i kochają słońce. Ja zamiast kanapy też wolałbym chile, a siedzę se w pile i sączę. W zestawie oprócz takiego kabelka zakończonego wtykami TRS 1,8 cala znajdziemy także przejściówkę na złącze XLR, a więc z zabezpieczeniem kondensatorowym. Dzięki tej przejściówce możemy w łatwy sposób połączyć nasz odbiornik na przykład z konsolą mikserską. No i to zabezpieczenie chroni nas przed przypadkowym załączeniem zasilania Phantom w torze mikrofonowym. Moją uwagę zwróciło także to, że zarówno w przypadku odbiornika, jak i nadajnika mamy klips do montażu na pasku. Dzięki temu na przykład odbiornik możemy zamontować sobie na pasku i poruszać się z nim, na przykład jeżeli korzystamy z jakiegoś przenośnego właśnie rejestratora. Odbiornik może współpracować z dwoma nadajnikami, a w ofercie producenta są dwa zestawy z jednym bądź z dwoma odbiornikami. No i szczególnie atrakcyjnie znowu przedstawia się oczywiście ten drugi, bo za dodatkowy nadajnik z mikrofonem płacimy zaledwie około 100 zł więcej. Te inne zestawy można oczywiście obejrzeć na stronie boja.pl. Cała rodzina VM8 jest zaprezentowana też na zdjęciu w instrukcji. Jako że odbiornik może pracować z dwoma nadajnikami, to chciałem Wam pokazać na takim przykładzie wszelkie ustawienia. I tak to, co bardzo fajne, to to, że w zasadzie wystarczy kilka sekund, żeby odbiornik czy nadajnik się zablokował, więc przypadkowo nie dokonamy żadnych zmian. No i zwróćcie uwagę, domyślnie wszystkie urządzenia łączą się na kanale właśnie pierwszym. Ten kanał możemy tutaj zmienić. W przypadku drugiego odbiornika dłuższe przytrzymanie klawisza set powoduje właśnie wybór tego kanału. Jeżeli chodzi o ustawienia samych nadajników, no to w zasadzie to wszystko. Więcej ustawień jest, jeżeli chodzi o sam odbiornik, bo tutaj możemy po pierwsze regulować głośność sygnału z odbiornika na kanale A w ten sposób. Możemy także ten nadajnik na przykład rozłączyć. No i to samo w przypadku drugiego właśnie odbiornika. Tutaj wybieramy kanał. Ten kanał powinien być taki sam, jak ustawiony dla nadajnika. A także możemy właśnie regulować głośność. No i mamy także możliwość wyboru trybu mono lub stereo. A zatem odbiornik może odbierać sygnał z dwóch nadajników jednocześnie, a w odbiorniku możemy rozdzielić sygnały z dwóch nadajników na lewy i prawy kanał lub sumować je do stereo. Do rodziny systemów bezprzewodowych Boja należy także nadajnik VHM 8 Pro. Dostarczany jest właśnie w takim pięknym, solidnym futerale. W środku znajdziemy także oczywiście instrukcję. Konfiguracja jest identyczna. Mikrofon jest podłączony już do pierwszego kanału, kanał A01. I teraz mówię do Was do tego mikrofonu. VHM 8 Pro, mikrofon dynamiczny, nadajnik współpracujący z systemem, który testuję, ma zdecydowanie jaśniejszą barwę niż ten mikrofon przypinany właśnie do klapy, ten mikrofon krawatowy, zatem wydaje się, że powinien się sprawdzić bez dodatkowej obróbki w sytuacjach takich jak wystąpienia publiczne czy jakieś wykłady na przykład. Brzmi dokładnie tak, jak teraz słyszycie, że brzmi. Zwracam tylko uwagę na dość silny efekt zbliżeniowy, a więc kiedy oddalam go od ust, dźwięk zaczyna dosyć szybko niknąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak jak wspomniałem w teście, barwa tego mikrofonu przypinanego do klapy jest stosunkowo ciemna. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby rozjaśnić ją w procesie postprodukcji, co jednak odbywa się kosztem pewnego zwiększenia szumów. Myślę jednak, że jakość, jaką zapewnia ten system, co zresztą słyszycie, jest w zupełności wystarczająca do większości zastosowań, z myślą, o których powstał ten system, a więc do prowadzenia kanału na YouTube, do prowadzenia wywiadów i z pewnością będzie lepsza niż na przykład rejestracja wywiadu za pomocą dyktafonu. Dużym plusem zestawów Pro K1 i K2 w szczególności jest dość duża liczba akcesoriów, jakie są dołączane. Kilka rodzajów kabli, dwie osłonki przeciwwietrzne, także kable z wtykiem XLR z zabezpieczeniem kondensatorowym oraz stopka służąca do montażu
odbiornika na aparacie czy kamerze. Jedyny minus jest taki, że nie jest ona przykręcana do aparatu, więc w zależności od mocowania może się wysuwać. No ale oczywiście przy montażu tego odbiornika na aparacie, na statywie, tego problemu nie będzie. Dużym użytkowym plusem dla wielu osób może być też walizeczka, która ten system będzie chronić na czas transportu. Myślę, że jest nawet w stanie go zabezpieczyć przed upadkiem. Podczas swoich testów zauważyłem, że system jest do pewnego stopnia wrażliwy na zakłócenia, zatem należy unikać oczywiście stawiania go w bezpośrednim sąsiedztwie jakichś dużych urządzeń elektronicznych, wzmacniaczy, głośników, ale w większości tych nagrań, których dokonałem na potrzeby tego testu, a także tych nagrań na zewnątrz, które mieliście okazję obejrzeć, te zakłócenia nie dawało sobie znać.